Upadek dolara i co dalej? Witajcie, z tej strony Piotr Głowacki, infoinwestor.pl. W dzisiejszym nagraniu chciałbym sprowokować Was do zastanowienia się, do przemyślenia sytuacji, w której amerykański dolar, czy też każda inna waluta może ulec dewaluacji. Spróbujmy zastanowić się nad tym, co się dzieje, co się może dziać w sytuacji, gdy dana waluta traci swoją siłę nabywczą. W tym przypadku będziemy to rozważać na przykładzie dolara amerykańskiego. Dlaczego na przykładzie dolara? No, mamy niesamowity moment, wydaje się, w historii. To jeżeli patrzymy na taki bardzo długi okres, co jest rzeczą czasami rzadką w przypadku podejścia traderskiego, spekulacyjnego. Być może inwestorzy zastanawiają się nad dłuższą historią. Ale ten wyjątkowy moment związany jest z kumulacją wielu czynników prowadzących do sytuacji, w której dolar amerykański ma ogromne prawdopodobieństwo do tego, aby po prostu upaść. Być może mówi się o tym od kilku lat, natomiast to dziś mamy w ostatnich tygodniach decyzję o nielimitowanym dodruku dolara. Wiąże się to oczywiście z bilionowym powiększeniem, właściwie nie bilionowym, bo jest to liczba mnoga, kilku bilionów dolarów powiększeniem balansu Rezerwy Federalnej, która kupuje wszystko, co się da, od obligacji municypalnych, od obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa, także wszystko może dzisiaj być wykupione po to, aby zapewnić płynność na rynku. Czyli w sytuacji, w której inne kraje, takie jak Chiny, Rosja, które kiedyś odbierały obligacje Stanów Zjednoczonych, jak Arabia Saudyjska, które przestały kupować te obligacje, dziś tym głównym odbiorcą obligacji amerykańskich jest Fed, który dostarcza płynność rządowi amerykańskiemu. Ten z kolei działa tak, aby ten kraj po prostu nie upadł. I to może się dziać w długiej historii z sukcesem, może nie sukcesem, ale powodować, że nie będzie jakiegoś drastycznego załamania, czego przykładem jest Japonia, ale mamy też wiele przykładów tego, że może to nie pójść po myśli krajów, które ratują się do drukiem pieniądza. I tutaj odsyłam Was do serii na YouTubie, bo jakby nie chciałbym tworzyć nowych materiałów na temat Wenezueli. Wystarczy, że wpiszecie Wenezuela, historia upadku, wyświetlą Wam się filmy. Z jednej strony kanał Bez Planu, który pokazuje dość szczegółowo historię Wenezueli, ale cała seria od pierwszej części przez drugą i trzecią, historia upadku, bardzo dobrze ilustruje najpierw historię świetności Wenezueli z lat 50., 60., po wzrost inflacji, zamieszki, zmiany, walkę o utrzymanie rządów, fałszowanie wyborów, ustawianie tak naprawdę po swojej stronie, na przykład w ostatnich już latach, nie przez Chaveza, ale przez Maduro, ustawianie sądu najwyższego po swojej stronie, który po kolei odwoływał najpierw referendum, parlament, później kandydatów, którzy mieli konkurować z Maduro. Tak więc dzięki temu utrzymuje się przy władzy. W Wenezueli mamy właściwie dwóch władze, dwa parlamenty, dwóch prezydentów i świat podzielony na zwolenników i przeciwników. Jednocześnie inflacja rzędu, może zanim powiem o inflacji, to możemy sobie spojrzeć na jeden z materiałów, który pokazuje, że giełda w Caracas wzrosła w 2017 roku o 3883%. No, wynik genialny. Natomiast pytanie, co się dzieje z inflacją? No i tak była dobrym zabezpieczeniem na czas inflacji, bo zarobek wyniósł 18%, no ale inflacja wyniosła 7000%. Tak? Jeżeli popatrzeć na inne lata i to, co się działo w Wenezueli, no to ta inflacja dochodziła do miliona procent dziennie. Jeśli dobrze pamiętam, to w 2017 średnia płaca minimalna wynosiła $6, tak?
została podniesiona do 30 dolarów miesięcznie, więc wyobraź sobie, że jesteś albo, nie wiem, albo pomyślcie o ludziach, którzy w naszym, nawet w naszym kraju są na wypłacie rządowej, tak, gdzie być może te płace minimalne przy ogromnej inflacji mogą być na naprawdę bardzo niskich poziomach i nie pozwalać na to, żeby w ogóle wyżywić rodzinę. Stąd cała ta historia jest po to, aby uświadomić sobie albo zastanowić się, w jaki sposób można no, ochronić się przed taką sytuacją, albo jakie oznaki będą do tego prowadziły, do takiego zagrożenia. Tutaj jeszcze raz przypomnę, obejrzyjcie te trzy filmy, są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobre. Wenezuela ratuje się nową, najpierw ratowała się denominacją, czyli Maduro obciął 5 zer, początkowo miały być to 3 zera, jednocześnie powiązał się z kryptowalutą nazwaną Petro, więc powiązaną z ropą. Co dzisiaj znowu mamy, w kwietniu widzieliśmy bardzo dużą dewaluację w Wenezueli na skutek spadku cen ropy, tak? Chociaż Wenezuela już nie jest tym producentem, potentatem światowym, jeśli chodzi o produkcję ropy, którym była jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Wracając do dolara, no, w długiej historii każda waluta dewaluowana w ten sposób, jaki widzimy teraz, poprzez ogromne dodruki, no niestety czeka ten sam koniec, tak? I tutaj znowu odeślę do historii Rzymu, zawartej albo pokazanej w nagraniach Mike'a Maloney'a, zwłaszcza w części 9 i 10, w jaki sposób następował upadek waluty. Jesteśmy w tym początkowym etapie, tak, gdzie ogromny dodruk pieniądza jest dla nas korzystny i również w Polsce dostajemy, prawda, dofinansowania, kredyty są zawieszane, ruszają kolejne programy pomocowe, natomiast kiedyś trzeba będzie je spłacić. Nowoczesna teoria monetarna w najlepszym wydaniu, czyli najpierw ekspansja po to, aby wywołać inflację, a później, aby ściągnąć dodatkowy pieniądz z rynku, wydrukowany pieniądz z rynku, podnosi się podatki i emituje bardzo korzystne obligacje. Natomiast po drodze może się podziać wiele wypadków, ludzie mogą wyjść na ulicę, mogą się pojawić protesty, tak jak właśnie to było w przypadku Wenezueli, nawet w momentach, gdy wyglądała sytuacja u nich, że jest bardzo dobra, tak się nie działo. No i warto w tym kontekście obserwować to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to, co się dzieje z dolarem. A tak jak wspomniałem, mamy bardzo wiele czynników, począwszy od odejścia w handlu właśnie od dolara, czyli co ma powodować powrót dolarów do Stanów Zjednoczonych. Chiny, Rosja, nawet Europa handlują już w walutach lokalnych, tak? Zmniejsza się zapotrzebowanie na dolara amerykańskiego. A więc ten cały dolar, który jest dzisiaj drukowany, który dzisiaj zalewa być może dziurę, w pewnym momencie wyleje się z tej dziury, zaleje rynek, a w związku z tym dolar może być pierwszą, nawet pomimo obaw o inflację polskiej złotówki, to dolar może być tą walutą, na której pojawi się inflacja, a dalej hiperinflacja, więc będziemy to widzieć na tym wykresie właśnie w postaci spadków, a układ jest bardzo ciekawy, bo obserwujemy, jestem w tym momencie na wykresie dziennym, to znaczy każda świeca to jeden dzień, obserwujemy obecnie odbicie, koniec tego odbicia być może w ramach korekty w trójkącie będzie ostatnią okazją na to, aby sprzedać dolary w dobrych cenach przed jakąś silniejszą wyprzedażą. I tutaj mieliśmy do tej pory trzy waluty safe haven. Dolar amerykański, jen i frank szwajcarski. A wiecie, że złotówka do franka w ostatnich latach była bardzo słaba. Cały kapitał w momentach paniki uciekał właśnie do franka. Narodowy Bank Szwajcarii walczy z siłą franka, drukuje, można powiedzieć, franki, za które kupuje euro, kupuje inne waluty po to, aby no, nie nastąpiło zbyt duże umocnienie franka, bo to zabije de facto cały eksport szwajcarski, mały, bo mały, ale jednak
ale jednak jest. Wspomniałem również o jenie i tutaj jest bardzo ciekawa historia do zauważenia, bo jeżeli mamy dwie waluty safe haven i patrzymy, możemy sobie w ten sposób określić, która z nich jest słabsza. Jeśli na tym wykresie będziemy widzieć spadki, a układ techniczny potwierdzałby to, czyli duży układ korekcyjny z potencjałem spadku co najmniej 10%, czyli umocnienia jena do dolara, czyli coraz mniej jenów trzeba będzie zapłacić za jednego dolara, w przeciwieństwie do Boliwara, tak, gdzie tam ta inflacja była ogromna. Tutaj, czyli coraz więcej Boliwarów płaciło się za dolara i płaci, tak tutaj na tym wykresie być może coraz mniej jenów będziemy płacić za dolara. A więc niekoniecznie może to oznaczać umocnienie jena, bo równie jen jest też walutą fiat, ale spadek na tym wykresie dostarczy nam informacji, że dolar wchodzi w ten trend osłabienia. I tutaj widzimy, że z dnia na dzień w ostatnim czasie jen umacnia się do dolara albo dolar osłabia się. Więc to może być ten pewien papierek lakmusowy tego, co ma się dziać, co będzie się dziać. W momencie, gdy po początkowych dodrukach jakiejś deflacji nadejdzie inflacja i właśnie spadek siły nabywczej dolara amerykańskiego. Wykresem, na który też warto być może zwracać uwagę od czasu do czasu, jest dolar do franka. I tutaj widzimy bardzo długi trend boczny, kanał, w którym możemy powiedzieć, dolar. Wyjście poniżej tych minimów dopiero moim zdaniem potwierdzi nam słabość dolara. Już ta słabość dolara pojawiała się na początku marca, no ale w drugiej połowie marca zobaczyliśmy wzrosty na indeksie dolara, również wzrosty tutaj w przypadku, jeśli chodzi o układ dolar-franka, dolar-frank. Co nam jeszcze może mówić o tym, że dolar traci swoją siłę nabywczą, to ucieczka kapitału od amerykańskich obligacji. No, ona następuje, tak? Chińczycy przestali już dawno temu kupować amerykańskie obligacje. W teraz momencie patrzymy na wykres T-Note, czyli obligacji 10-letnich amerykańskich, tych najpopularniejszych. I oprócz Chińczyków z zakupów amerykańskich obligacji zrezygnowali Rosjanie, a wręcz w 2018 roku dokonali dumpingu obligacji amerykańskich. W tym momencie Stany poradziły sobie z tą podażą, zastępując po prostu odbiorców zagranicznych Fedem. To Fed dzisiaj odbiera obligacje drukowane przed rząd Stanów Zjednoczonych. Dlatego być może te ceny obligacji jeszcze się utrzymują, ale wydaje się, że to jest pewna fasada, a za tą fasadą dzieją się niespotykane rzeczy do tej pory. I być może, jeżeli patrzymy w perspektywie dni, tygodni, to tego nie zauważymy. Jeżeli zmienimy naszą perspektywę na miesiące i lata, to zobaczymy, że dolar zmienia, traci swoją siłę, a jednocześnie zmienia nam się układ sił w systemie finansowym w całym świecie. Jak się na tę ewentualność przygotować? No bo konsekwencje będą takie jak w Wenezueli. Obejrzycie filmy, zobaczycie. W następnych wideach będziemy się zastanawiać, co zrobić, aby uchronić się przed inflacją. Czy to inflacją występującą w złotówce, czy to inflacją dolara amerykańskiego, czyli utratą siły nabywczej dowolnej waluty. Na ten moment wszystko. Pozdrawiam Was, zapraszam na kolejne wideo, które ukaże się za tydzień, a jeżeli macie podobne filmy, ciekawe, tak jak te, które pokazuję odnośnie Wenezueli, wrzucajcie je proszę w komentarzach. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.